Wczoraj widzieliśmy film Ojciec i syn w podróży. Ojciec i syn, dwa filmy autorstwa pana Marcela Łozińskiego, pana Pawła Łozińskiego. Skąd pomysł, żeby nakręcić dwa tak podobne filmy i właściwie dlaczego dopiero teraz? Paweł chciał mnie nakręcić film. Ja się na początku zgodziłem, tam wyłaziliśmy po różnych ulicach czy po różnych miejscach w Warszawie i Paweł mnie przypytywał i zdałem sobie sprawę, że ja tego nie chcę, bo to taki się robił wywiad rzeka i że nie chcę tego. I że jedyną szansą, jeżeli mamy zrobić jakiś film, to jest zrobić film ja o nim, on o mnie, wspólny. Proponowałem Pawłowi, żeby to nie był portret jakiegoś tam Łozińskiego, tylko film o relacji ojciec-syn. Inaczej ojciec widzi przeszłość relacji syn-ojciec, inaczej syn widzi przeszłość relacji syn-ojciec. To już są dwa punkty widzenia. Zatem jest dwóch reżyserów, wobec tego też zupełnie, z których każdy ma swój charakter pisma. Dlatego to są następne dwa punkty widzenia. Razem się robią cztery punkty widzenia. Jak z czterech punktów widzenia zrobić jeden film, to nie wiem. Zdecydowaliśmy, że robimy dwa filmy. Są dwa filmy. To jest mała część materiału. Okroiliśmy to wszystko z elementów, które mogłyby sprawić ból innym ludziom, naszym bliskim. Bo mówiliśmy po całości. I panom chyba też. Nie, my to zostawiliśmy. Moje granice bólu, jego granice bólu w jego filmie i w moim filmie, to każdy z nas sobie wyznaczał. Na ile chcesz zadać ból, na ile nie. Na ile chcesz otworzyć, na ile nie. A czy realizacja tego filmu, czy tych filmów, a może sama podróż pozwoliła panom odkryć coś w sobie, czego panowie się nie spodziewali? Na pewno tak. Szczególnie ja, jak gdyby bardziej Pawła chyba zrozumiałem, bo miałem nie okazji. No, rzadko się zdarza na takie okazje, żeby usiąść tak pogadać po duszami, jak mówię Rosjanie, prawda, tak do imentu, a to już mieli na dwa tygodnie na to. I rzeczywiście on coś we mnie pewnie zrozumiał, ja coś w nim pewnie zrozumiałem. A co pan sądzi o wizji pana Pawła Łozińskiego, czyli tego filmu Ojciec i syn? O filmie Pawełka? To są różne filmy, dlatego że ja uważam, że jest bardzo dobrze skomponowany, dobrze wykombinowany i jest w ogóle w porządku, on jest inny, bo to jest film, który, dwie rzeczy go różnią od mojego. Po pierwsze, że się w ogóle nie mówi o zawodzie samym, o tym, że to idzie dwóch reżyserów, tego w ogóle nie ma, to są ludzie w ogóle. A mnie chodziło o to, żeby jednak zakorzenić tych ludzi, żeby wiadomo, co oni robią i że w dodatku taką warstwą będzie to, że oni mają ten sam zawód i robią razem film. A druga rzecz, że w moim filmie jest dużo więcej Pawła. On siebie dużo bardziej ukrył w swoim filmie, niż ja go tam wmontowałem w mój film. A potem oczywiście do nastroju, one są gdzieś podobne. No. A jak pan sądzi, bo właściwie te dwa filmy można włączyć się do takiego nurtu dokumentalizmu osobistego i to się stało bardzo powszechne, popularne w ogóle w kinie. Dlaczego dokumentaliści tak często... Ja nie wiem, dlaczego dokumentaliści... Znaczy, ja panu powiem, to nie jest tak, wydaje mi się. Dlatego, że bardzo wielu dokumentalistów i bardzo wielu studentów szkół filmowych zaczynają w ogóle od tego, że robią film osobisty o sobie. Ale ja mam takie poczucie, że to akurat obaj, że myśmy dotąd wysysaliśmy życie innych ludzi, korzystaliśmy z innych bohaterów, a teraz gdzieś tam powoli zbliżaliśmy się do tego, że właściwie naturalną konsekwencją tego jest właściwie ta kamera zwrócić na siebie i postawić się w sytuacji tego bohatera, który był przed naszą kamerą. U mnie to jest punkt dojścia, nie punkt wyjścia. A nie myślał pan nigdy, żeby zrobić film fabularny? Myślałem parę razy, ale to mi się wydaje tak nudne, tak strasznie nudne, wie pan. Poza tym, jak porównuję, wie pan, dialogi, jakie dostaję w filmie dokumentalnym, myślę, że ja bym miał napisać te dialogi, to bym się spalił ze wstydu. Po prostu, że to jest tak niemożliwe, tak nieprawdziwe. Nigdy nie wierzyłbym jakąkolwiek możliwość autentyczności tych dialogów. Znaczy bardziej w rzeczywistość wierzę niż własną wyobraźnię. No właśnie, mówił pan kiedyś o swojej metodzie jako zagęszczaniu rzeczywistości. Co tak, to znaczy? To wie pan, że po prostu widzimy coś. Widzimy coś i rozpoznajemy jakąś rzeczywistość. Ale mamy są czasem niewielkie szanse, żeby to coś, co jest głębiej w tej rzeczywistości, się ujawniło w momencie, kiedy ja tam jestem akurat w tym miejscu z kamerą i mikrofonem. Wobec tego ja prowokuję sytuację, czy też jakoś zagęszczam rzeczywistość w taki sposób, żeby wywołać te rzeczy, o których to jest najważniejsze, które wiem, że one na pewno tkwią, że one na pewno są. Nie wolno zakłamywać, że one na pewno są, tylko mogą się nie ujawnić. To wie pan, ja używam często takiego porównania z akwarium, prawda? Że jest akwarium, jak ktoś dobrze obserwował akwarium,
przez cały dzień i całą noc, to dobrze wie, że to akwarium nie zawsze tak wygląda, że jest piasek taki spokojniutki, że roślinki sobie tak tutaj tak pływają, tak sobie tak do góry sobie idą, że rybki spokojnie pływają, niektórzy zastygają. Czasem w akwarium się dzieją okropne rzeczy. Jedno i drugie jest prawdą, w sumie to tworzy prawdę o akwarium. Natomiast jak ja postawię kamerę przed akwarium, to ja tego nie dostanę, tego czegoś, o czym wiem, że na pewno jest. Do tego, co ja robię, ja biorę to akwarium do ręki i potrząsam tym akwarium i wtedy ten piasek się zbija do góry, te brudy, które tam są pod tym piaskiem, też się do góry, dostaję jakąś prawdę o tym akwarium. Podobnie z rzeczywistością poza ichtiologiczną, mianowicie, że o pewnych sytuacjach ludzkich wiem, że na pewno one są, ale mi się mogą nie ujawnić. Widzi Pan wśród, nie wiem, najmłodszego pokolenia reżyserów, może trochę starszych, jakichś mistrzów zagęszczania rzeczywistości? Każdy stosuje swoją metodę i moi studenci dokładnie wiedzą, że ja tak robię. Niektórzy też tak próbują robić, niektórym się ta metoda nie podoba. No, na pokład przecież jest ileś tam możliwości robienia dokumentu na szczęście, prawda? Można zagęszczać, można nie zagęszczać, można robić jak Karabasz, który nazywał to cierpliwe oko, prawda? No to jest tak jak, no nie wiem, w malarstwie jedni lecą akwarelą, inni lecą olejem, inni jeszcze jakimś tam, no. Każdy jakby na według swoich potrzeb, według tego, co chce wyciągnąć, stosuje taką czy inną metodę. Na świecie i w Polsce też jest coraz więcej festiwali filmów dokumentalnych. My rozmawiamy w trakcie festiwalu DocFilm w Gdańsku. Jak Pan sądzi, dlaczego publiczność coraz bardziej lubi oglądać dokumenty? Dlatego, że ma dość wymyślonych kretyńskich fabuł, ma dość tych telenoweli telewizyjnych, prawie ta część trochę bardziej myśląca. Ma dość tego wszystkiego, ma dość tych bredni telewizyjnych, pseudodokumentalnych czy pseudoreportaży. Dosyć ma tego. Chcę po prostu znaleźć jakieś odbicie siebie. W jakiś sposób się móc identyfikować z bohaterem na tej zasadzie, że o, Holender, to nie tylko ja mam te problemy, że nie tylko ja się z tym borykam, ale to tu na ekranie mienia, to podobnie, ja nie jestem sam. Ja myślę, że w ogóle oglądanie dokumentu i dokument jest takim się małym remedium na samotność. Odnośnie Pana ostatnich filmów, które no właściwie według mnie można wpisać w nurt dokumentalizmu osobistego, będzie Pan chciał podążać tą drogą, czy jednak ja robić filmy zupełnie inne? Muszę Panu powiedzieć, że nie, ja naprawdę nie wiem. Znaczy, ja tu nie kokietuję, ani się nie wygłupiam. Natomiast ja po prostu rzeczywiście mam takie poczucie, że gdzieś jakiś mur doszedłem, że muszę zmienić zupełnie rodzaj filmu. Nie wiem, co będę robił. Naprawdę nie wiem. Czy może jest jakaś inna jeszcze droga. Byle, żeby nie bolało. Żeby nie bolało, no tak, no tak.